W tym roku skończyliśmy drugi etap programu Modernizacja i Promocja Muzeum Henryka Sienkiewicza. W tym roku zrobiliśmy wymianę poszycia dachowego oraz wymianę okien. Natomiast w ubiegłym roku zrobiliśmy pierwszą część tych zamierzeń, które zaplanowaliśmy w roku 2010, czyli było to m.in. zakup figur silikonowo-woskowych, zakup audioprzewodników, systemu głośników ultrakierunkowych HSS. Zresztą Państwo słyszeliście, będąc w muzeum, i to jest ogromna niespodzianka dla wszystkich, którzy odwiedzają nasze muzeum. Poza tym zrobiliśmy dioramę bitwy pod Zbarażem oraz zakupiliśmy wyposażenie, meble, zbroję rycerską. Pieniądze uzyskaliśmy głównie z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Łukowie, które sfinansowało nasz wkład własny. Natomiast nasze główne zadania, na które się skupiliśmy w tym roku, to właściwie promocja Sienkiewicza, miejsca urodzenia poprzez książki. Także dwa lata temu wydaliśmy pierwszą część książki Pamiętnik mojego życia, rzecz o Henryku Sienkiewiczu. Uzyskaliśmy nawet dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Literatury. Od razu powiem, że byliśmy chyba jedną z największych atrakcji targów, gdyż tak zauważyliśmy, że wówczas mogło nas odwiedzić około 58 tysięcy ludzi na koronie Stadionu Narodowego. My zabraliśmy ze sobą naszego Sienkiewicza, który był ogromną atrakcją. Siedział przy biurku w bardzo widocznym miejscu. W roku 2016 będziemy obchodzili 50-lecie utworzenia Muzeum Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Wola Okrzejska, a więc miejsce, gdzie urodził się Sienkiewicz i prawdopodobnie żył tutaj przez 9 lat swojego życia, jest bliźniaczym miejscem do Żelazowej Woli. Poza tym wspólne jeszcze miejsca związane z Sienkiewiczem i Żelazową Wolą to oprócz ładnego budynku, park zabytkowy, który zamierzamy rewitalizować w ciągu kilku najbliższych lat. I mamy nadzieję, że to będzie główną perełką Lubelszczyzny. Jest z nami pani Anna Cybulska, autorka wielu książek o Henryku Sienkiewiczu. Robi pani konkurencję Henrykowi troszeczkę. Ile książek pani napisała? O nie, jeżeli chodzi o Sienkiewicza, to nie ma co porównywać się. Ja w sumie napisałam 16, ale popularność wielką to właśnie przyniosła ostatnia książka, Pamiętnik mojego życia, rzecz o Henryka Sienkiewiczu. Jest druga część, już się ukazała, nawet audiobooki. I faktycznie, ja jako nauczyciel, polonista, jednocześnie autorka niejednej książki o Henryku Sienkiewiczu, pomyślałam, że w dobie komputerów, internetu, kiedy dzieci za dużo klikają, a za mało czytają, żeby przybliżyć książkę właśnie dziecku, to najlepiej przez obrazek. No i jak się okazało, to jest książka, według mnie, ja powiem tak, jak Sienkiewicz powiedział, kiedy pisał w pustyni i w puszczy w wieku 65 lat, kiedy napisał na prośbę 9-letniej dziewczynki Wandzi Ulanowskiej, wtedy Sienkiewicz, gdy zdecydował się na pisanie książki dla dzieci, na prośbę Wandzi powiedział wtedy: będzie to książka dla dzieci od lat 5 do 105. A więc ja te słowa powtarzam też tutaj, kiedy książki, jak ktoś nabywa, no dlaczego właśnie zdecydowałam się na ten obrazek, przedstawienie życiorysu Sienkiewicza przez obrazek. Jak profesor Bokszczanin pisze w recenzji, że pisanie książek biograficznych w ten sposób, jak ja podjęłam się, jest niezmiernie trudne i mało który pisarz decyduje się na tym. No, 2 lata nad tym pracowałam, bo musiałam odpowiednio sprawdzić wszystkie dokumenty, przeczytać ponad 300 listów Sienkiewicza, to więc oparte na zdarzeniach prawdziwych, ale musiałam to najpierw to wszystko posegregować odpowiednio. Nie, że ja znam Sienkiewicza życiorysu, bo faktycznie 40 ponad lat tu z mężem byliśmy wspólnie, więc Sienkiewicza promowaliśmy nie tylko w Polsce, ale za granicą. No ale ten sposób, jaki właśnie pomyślałam sobie i zrealizowałam, to jest jednak chyba bardzo ważne, bo recenzje otrzymujemy nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, bardzo dużo. Jeżeli ja piszę, to staram się wszystko udokumentować.
bo wiem, że wielu biografów nie było jeszcze tu, w miejscu urodzenia Sienkiewicza, piszą. I to jest bolące, że jeżeli czytam u jednego czy drugiego biografa, który no, siedząc w przybiórku w Krakowie czy w Warszawie i pisze, że nic nie wiemy o dzieciństwie Sienkiewicza. No trzeba by było tyle lat spędzić, co ja tu spędziłam. I tropem Sienkiewicza, tych dzieciństwa podążaliśmy tu wspólnie z mężem, a później to już niańki. Niańki, dlaczego? Bo niańka pochodziła z tych stron. Aniela Gołębiowska. Ona miała zaledwie 15 lat, kiedy była przyjęta tu do bawienia zaledwie 2-miesięcznego chłopca, jakim był Henryk. I kiedy ona już została gospodynią, to księża, kiedy ukazywały się wszystkie utwory Sienkiewicza, w wydaniu takim, no, w prasie, odcinkach, tak jak seriale teraz mamy, tak wszystko. Henryk Sienkiewicz żadnej książki nie wydał, tak, tylko wszystko w odcinkach było pisane. Ponieważ mało kto umiał pisać w tym czasie, to księża najczęściej czytali. Ludzie rzucali kosę, co tylko najważniejszą pracę w polu, przybywali na plebanie, siadali i ksiądz czytał kolejny odcinek utworu Sienkiewicza. Nic więc dziwnego, że kiedy miał zginąć pod Bipięta, to ludzie dawali nam mszę świętą, że kiedy Nel też miała umrzeć, jak dzieci pisały listy do Sienkiewicza, a później Sienkiewicz w prasie napisał, że kocham dzieci i nie mogę odmówić im, o co mnie proszą, żeby Nel nie umierała. Nel miała umrzeć, ale będzie żyła. To właśnie po kolejnym takim odcinku. Zresztą Samych w pustyni i w puszczy to też inny tytuł był, kiedy ukazywał się na łamach prasy. To było były przygody dwojga dzieci w Afryce Środkowej. I na prośbę czytelników Sienkiewicz zmienia ten tytuł na W pustyni i w puszczy. Kion czytał kolejny odcinek, niańka przy tym zawsze była. Była tak dumna, że to napisał jej wychowanek. I ona tak najpierw spontanicznie zaczęła opowiadać, jak on się zachowywał, kiedy ona przez 7 lat tu była z nim razem. I opowiadała, księża spisywali to, a ona później podpisywała, ponieważ nie umiała pisać, no więc krzyżyki stawiała, no i później świadkowie księża najczęściej podpisywali. My przed 40 laty z mężem właśnie po wszystkich tych kościołach chodziliśmy do, bo ona była i w Woli Głoskiej, i Kłoczewie, i w Łukowie była, i do każdego kościoła zajrzeliśmy, aż właśnie otrzymaliśmy te dokumenty. W tej chwili są one w Instytucie Badań Literackich. To jest wielka sensacja. No, ale udało nam się i po raz pierwszy dzieciństwo Henryka Sienkiewicza zostało opisane tak, jak niańka podaje. Tak, jak niańka dokładnie podaje. Ona podaje, pokazała, w którym pokoju się urodził. Mówiła jeszcze za życia, bo przecież ona żyła bardzo długo. Miała 107 lat, kiedy była na oddaniu kopca w 1938 roku. Ona miała już 107 lat. Przyjechaliście z ponad 200 km drogi. W jakim celu? No głównie po to, żeby lepiej poznać patrona szkoły, Henryka Sienkiewicza. Jest to kultywowanie tradycji naszej szkoły. No ale przede wszystkim zapoznawanie dzieci z patronem, z sylwetką patrona szkoły. Nie ukrywam, że również przyjeżdżamy po to, by spotkać się z rodziną państwa Cybulskich, dzięki którym poznaliśmy to miejsce. Zawsze, kiedy tu przyjeżdżamy, czujemy się jak w domu, czujemy się wśród swoich. Także ta atmosfera, która tutaj panuje, również zachęca nas do tego, by takie odległości pokonywać i przyjeżdżać tutaj. Co ci się najbardziej podobało w muzeum? Jak na razie mi najbardziej podobał się fortepian. Podobała mi się też kołyska Henryka Sienkiewicza. Ogólnie jak na razie to wszystko mi się podobało. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzyjskiej, w powiecie łukowskim, w województwie lubelskim jest tą chlubą i my tą chlubę wiemy i się nią szczycimy. Między innymi jest to muzeum powiatu, organu, jakim jest powiat łukowski, ale nie wypieramy się my i pomagamy w tworzeniu i reorganizacji czy modernizacji tego muzeum. Jeżeli było możliwe pozyskanie środków unijnych
to gmina jest również udziałowcem, że zmieniła plan, czy lub opracowała, podjęła uchwałę planie odnowy miejscowości Woli Okrzejskiej i dzięki temu planu złożony został wniosek ze środków unijnych i skorzystane było ze środków. Dzisiaj jest wyremontowany dach, wyremontowane otwory okienne. Wygląda ten budynek inaczej. Co można powiedzieć jeszcze więcej? No, nie tylko to muzeum, ale w ogóle nasz region jest taki mało może turystyczny. Mimo że mamy wiele miejsc, które można pojechać, ale to jest na chwilę. Na chwilę taką, że obejrzymy, zobaczymy i odjeżdżamy. I właśnie takim produktem, który w chwili obecnej nam brakuje, jest brak restauracji, brak jakichś takich większych barów i miejsc noclegowych. No już jakąś jedną perełką, można powiedzieć, następną, czy produktem tego naszego terenu jest niedawno oddany dwór Sienkiewicza, państwa Gogłosu w Okrzei. Tam już jest możliwość skorzystania z noclegu, jak również z posiłku. Powiem tak, że kultura, tradycja musi mieć, jak to mówią, swoje prawa. Ona ma tylko brak środków finansowych i nie ukrywam, tak powiem otwarcie, że na pewno to wszystkie dotyczy samorządowców. Jest na pewno nie na pierwszoplanowej postaci, nie w pierwszym planie poszczególnych gmin, samorządów, jest następnym, kolejnym. Ale pamiętajmy i pamiętam, ja przynajmniej powiem, że pamiętamy o tym i chcemy, żeby ta kultura i tradycja nie zaginęła, żebyśmy mogli ją realizować to poprzez nasze świetlice, czy to muzeum, w którym się znajdujemy. Uważam, że złączenie sił możemy zrobić coś więcej i cieszy, że właśnie można oprócz tego muzeum pojechać na kopiec Henryka Sienkiewicza już dobrą drogą, jak również możemy pójść do kościoła, zobaczyć, gdzie jest miejsce chrztu Henryka Sienkiewicza.